Polskie firmy są fatalnie przygotowane do, na, na cyberataki. A to dlatego, że my nie mamy po prostu fachowców. W IT brakuje fachowców w ogóle. Jest tak duża rotacja inżynierów. Kwoty są horrendalne. U nas przychodzi inżynier. Młody czy nie młody, czy z doświadczeniem, czy nie, i dzisiaj z defaultu dostaje 20-25 tysięcy na rękę, proszę Państwa, który pracodawca jest w stanie to wytrzymać? A musi takich inżynierów mieć co najmniej kilku czy, albo kilkunastu w zależności od firmy. No więc yy, no, można powiedzieć, że tych fachowców nie ma. Ponadto świadomość wśród polskich przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa informacji jest też bardzo znikoma, bo raptem 8% pośród zarządów jest świadoma, że powinna coś z tym problemem zrobić. Reszta Reszcie wydaje się, że to, że to jest trend, że to jest moda, że mówi się o tym cyberbezpieczeństwie, a to dzisiaj nie jest ani trend ani moda, tylko realne wyzwanie no, dla Polski po prostu.